Księga Tobiasza, rozdział 12. Kiedy uroczystości weselne dobiegły końca, Tobit przywołał syna Tobiasza i powiedział: Synu, pamiętaj o wynagrodzeniu dla człowieka, który towarzyszył ci w podróży, a nawet dodaj coś jeszcze do wynagrodzenia. On odpowiedział: Ojcze, jak mam go wynagrodzić? Jeśli nawet oddam mu połowę majątku, który przywiózł ze mną, nie poniosę szkody. On mnie przyprowadził w zdrowiu, uleczył moją żonę, przywiózł ze mną pieniądze, uleczył też ciebie. Jakąż zapłatę mógłbym mu dać? Tobit odpowiedział: Synu, będzie sprawiedliwie, jeśli otrzyma połowę z tego, co wiózł w drodze powrotnej. Przywołał go więc i rzekł: Zabierz jako zapłatę połowę wszystkiego, co przywiozłeś, i wracaj zdrów do domu. Wówczas Rafał wziął ich na stronę i powiedział: Uwielbiajcie Boga i wobec wszelkiej istoty żywej wysławiajcie Go za dobrodziejstwa, które wam wyświadczył, aby wielbiono Boga i wysławiano Jego imię. Wszystkim ludziom opowiadajcie o wielkich dziełach Bożych i nie wahajcie się Go wysławiać. Słuszną jest rzeczą zachowywać tajemnicę króla, jednak dzieła Boga trzeba rozgłaszać i ze czcią wysławiać. Czyńcie dobro, a ominie was zło. Lepsza modlitwa w prawdzie czy jałmużna wynikająca ze sprawiedliwości, niż bogactwo zdobyte nieprawością. Lepiej rozdawać jałmużnę, niż gromadzić złoto. Jałmużna ratuje od śmierci i oczyszcza z wszelkiego grzechu. Kto rozdaje jałmużnę, ten będzie żył długo. Ci, którzy popełniają grzech i dopuszczają się niesprawiedliwości, są wrogami własnego życia. Wyjawię wam całą prawdę, a nie zataję przed wami niczego. Przecież wyjaśniłem wam i powiedziałem, że królewskie tajemnice należy zachowywać, a dzieła Boga chwalebnie rozgłaszać. Tak więc, kiedy ty i Sara modliliście się, to ja zanosiłem wasze modlitwy przed majestat Pana. Tak samo, gdy grzebałeś zmarłych. Gdy więc nie wahałeś się wstać od zastawionego stołu i iść, aby pogrzebać zmarłego, wtedy właśnie ja zostałem posłany do ciebie, żeby cię wystawić na próbę. A teraz posłał mnie Bóg, żebym uleczył ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z 7 aniołów, którzy służą Panu i wchodzą przed Jego majestat. Wtedy obaj się przerazili i ze strachu upadli przed Nim na twarz. Ale On powiedział: Nie lękajcie się, pokój wam. Uwielbiajcie Boga po wszystkie wieki. Przybyłem do was nie z własnej woli, ale z woli naszego Boga. Dlatego błogosławcie Go przez wszystkie dni i śpiewajcie Mu hymny. Widzieliście, że niczego nie jadłem, mieliście tylko widzenie. Uwielbiajcie Pana na ziemi i wysławiajcie Boga. Ja wstępuję do Tego, który mnie posłał. Opiszcie wszystko, co was spotkało. I wtedy odszedł. Oni wstali, ale już Go nie widzieli. Uwielbiali więc Boga i śpiewali Mu hymny i wysławiali Go za wielkie Jego dzieła, gdyż ukazał im się Anioł Boży. Kochani, bardzo ładny rozdział o ujawnieniu tajemnicy tego anioła, gdzie się pojawia w ogóle bardzo ważna, bardzo potrzebna, bardzo taka istotna myśl. Zobaczcie, ten anioł mówi, że został posłany wtedy, kiedy Tobiasz grzebał tych zmarłych, nie? Zobaczcie, że on został posłany, że tak powiem, dużo wcześniej, niż skończyły się nieszczęścia, a wręcz jak się zaczęły. Oczywiście to było już, może nie zaczęły, tylko one były w trakcie, tak? Wcześniej już Tobiaszowi się tam różne rzeczy rozsypały, ale potem rozsypywały mu się jeszcze bardziej, tak? Stracił to zdrowie, stracił majątek, ta żona go tam wyśmiewała i tak dalej, nie? Ale moi drodzy, zauważcie, że wtedy, kiedy jeszcze trwały te różne trudne rzeczy, to jakby już Pan Bóg posłał tego anioła, nie? Zobaczcie, nikt wtedy jeszcze o tym nie wiedział. Ten anioł się, że tak powiem, jego działanie się ujawniło dużo później. Kochani, możliwe, że teraz jesteście w jakiejś trudności, w czymś takim, co, nie wiem, sprawia wam jakiś wielki ból w życiu. I możliwe, że jeszcze przez jakiś czas tak będzie. W sensie nie będzie widać, żeby Pan Bóg jakiegoś anioła posłał. Uwaga. Kochani, bardzo możliwe, że Pan Bóg tego anioła już dawno posłał. My tego jeszcze nie widzimy, jego działania, ale on możliwe, że już jest dawno posłany, więc spokojnie. Trzeba po prostu zaufać Panu Bogu.